Witamy Was, drodzy widzowie, w finale Jegalisk Pro Cup 3. Zmierzam się ze sobą Dana Azer, który pokazał klasę i pokonał znanego Zazu. Natomiast jego przeciwnikiem będzie nie kto inny, uwaga, uwaga, budzimy się kto? Królu, który znowu wybrał imba kolor żółty po tym, jak miał drobny romans z Steelem, który spełnuje się w lewej górnej pozycji. No i co? No i wymiata. Dodam, że gracze grają na mapie Tal'Darim Altar. To jest jedna z największych map w StarCraftie oprócz Terminusa bodaj. Co więcej, ma jeden bardzo ciekawy i często niedoceniany feature. Tą rampę, która ten czołg właściwie, który nie jest rampą, tak szeroką rampę tutaj prowadzącą na Naturala, a zatem tak naprawdę na tej mapie strasznie trudno się gra. Gra przede wszystkim protosom, którzy chcą się zawolować, no bo tego walla po prostu trudno zrobić. Najczęściej idą w taki build, tak jak teraz, królu właśnie pokazuje, będzie Forge Pass Expand, jest niemal praktycznie obowiązkowy na tej mapie, no bo trudno się czymś innym bronić przed przeciwnikiem. No ale widziałeś bardzo szybkiego scouta ze strony królu, zobacz, tam już biega SFV na dole i już była w złym miejscu, w związku z czym chyba liczy na coś szybkiego. Natomiast Dana bardzo dobrze wyczuł, gdzie może być przeciwnik i chyba jeżeli się przed chwilą miną, to już będzie pewien. Dana leci Overlordem, no w sumie to jest lokacja, do której musi lecieć Overlordem, tak, bo albo tak. Tu, albo tam, po skosie by nigdy nie leciał. Natomiast tutaj już mamy, prawda, król sprawdza kolejną pozycję, nie, tam też nie ma, okej, jedziemy dalej z Hoxem i będzie za chwilkę sprawdzał góry. No i zobacz, jak cała publika po prostu krzyczy, wykrzykuje imiona swoich ukochanych graczy, skanduje, podoba mi się to bardzo. Tak jest, żałuję, że nie ma was z nami na jakiejś sali, żeby można było usiąść razem po krzyczem. Jak tupiecie, jak krzyczycie. Możecie postanowić i wymyślić jakieś piosenki zagrzewające do boju graczy, byleby nie były jakieś ultra wulgarne, tak jak piłkarskie, tylko były bardziej geekowskie. O, my tu gadu gadu, a tam się creepuje foton. A jednak, królu wykorzystuje fakt, że przeciwnik, no właśnie królu wykorzystuje swego builda, prawda, stawia tutaj fotokanona, który jest najbardziej normalny w świecie. Co więcej, zobacz to, królu! You cheeky sausage, a Dana nie ma o tym najmniejszego pojęcia. Królu dlatego tak wcześnie wyjechał tym scoutem, żeby zastopować swego przeciwnika. Nie znajdzie jedno, ale co znajdzie, z tego? Tak, jest głęboko przekonany, że już chwycił Pana Boga za stopy, podczas kiedy tak naprawdę od góry jest w głębokiej... Auć, naprawdę auć. Pytanie, jaki dobry... Zupie. Jak dobry Krzysiu. Będzie follow-up? Krzysiu, co? jem zupę. Dobrze, no dziękuję. I nagle uciekają wieżyczki i tutaj Dana widzi, jak bardzo głęboko jest źle. Ale będzie mógł, spokojnie, za trzy kanony padły, to jest cena ekspansji właściwie. To jest cena ekspansji. Więc Dana ma za darmo ekspansję. Ma za darmo ekspansję, niby tak, ale musi teraz wszystko przeprowadzić tutaj, no zobacz. Zaczyna się ciekawie. Muszę przyznać, że król w całym tym turnieju nie opierdziela się. No nie opierdziela się, gra bardzo ładnie. Robi dziwne za dziwnymi. Tutaj co? Spine Crawlery, które będzie creepował do przodu. No jest to jakiś pomysł. No myślę, że wprowadzi bardzo dużo zamieszania w grę Dany i w jego build. Ale patrz, Dana zbiera tutaj zasoby z tych, prawda? Widzi, ok, jeden za dużo, zacznę zbierać tymi, prawda? Tak, bardzo to jest mądrze rozegrane. Dana gra spokojnie. Tak. To też jest inna sprawa, że go też tak kilka razy atakowano, po prostu przyjmował to na klatę i radził sobie. I pytanie, czy jest tak naprawdę o co panikować? Bo zauważ, że przeciwnik w tym momencie wydał na te kanony tak naprawdę równowartość ekspansji. Ale ekspansję ma. Oj, przekopują się tutaj Spinecrawlery, mamy zerglingi, które próbują coś przyjąć, Queena, który próbuje coś przyjąć. Pytanie, czy Spinecrawlery starczą? No, próbuje tutaj tankować Dana, ale chyba nie starczy, zdejmie jednego kanona, drugi nadal pozostanie zagrożeniem. No i tak, mamy królową, która próbuje tam szarpać, parkuje tego kanona. Oj, brakło. A to giną. Dana musi uważać, ponieważ traci niepotrzebnie duże ilości robotników. Tak, to było to... I samo zagranie było fajne, natomiast... no, niedokończone. A słusznie zresztą zostawia kanony królu, tylko teraz król ma coś więcej, król ma ekspansję, która się dopiero właśnie teraz kończy. Zobaczmy, jak to wygląda na zakładce robotników. 25 no, król faktycznie robotników. Ma więcej robotników. Ma więcej robotników, chociaż ma wydatki związane z utrzymaniem swojej kolonii. Ale czemu Dana nie wydaje zasobów? To mnie zawsze cały czas zastanawia. Właśnie, jest 9 robotników, zastanawiałem się tak długo, do diabła Dana, dlaczego ty nie produkujesz robotników jeszcze? Natomiast Dana już produkuje robotników, no i myślę, że w sumie to jest moment, w którym Dana musi wziąć kolejną ekspansję, no bo chce pozostać jedną ekspansję nad swoim przeciwnikiem, prawda? No i to jest ciekawe, zobaczmy finał i w finale by się spodziewał, że grasz zachowawczo po to, żeby uszczypnąć jak najsprawniej i jak najbezpieczniej to zwycięstwo. Tutaj król mówi, co?
bezpiecznie. Jak grać to pełną gębą, no. Nie, rzeczywiście nie. Tak robi, bo ekspansja go rusza z opóźnieniem, oczywiście wynikającym z tego swego serko. Oj! No ten spaj nie zdąży się chyba nie, tak. Niestety skończy się źle dla niego. Ach. No, nie było to dobrze rozegrane. No i cały czas próbuje odzyskać własne terytorium, ale chyba się nie uda. Chyba jednak ta kolonia, misja ekspedycyjna protosów da radę. Powiem ci, że Dana wygląda jakby się mocno stresował w tej grze, szczerze mówiąc. No zauważ, jak dużo malutkich błędów popełnia. Ta ekspansja padła później, było już dużo zasobów, brakowało robotników. Tymczasem królu cały czas mocno się rozbudowuje, więc pomimo tego, ile go kosztowało to otwarcie, to no, zaczyna po prostu prowadzić najzwyczajniej w świecie. No musi, ma więcej supplya znacznie, te wieżyczki blokują tutaj tą główną bazę, aż dronki giną zupełnie niepotrzebnie, ale też trudno tam ciągle być w tej bazie i patrzeć, czy ta dronka nie podejdzie do minerału wyżej, nie? No, no to niestety, jest, to nie jest Bloodborne. Słodko wkurzające i bum. I następna, no po prostu... Ach, ale to musi być denerwujące. Świństwo, nie? Świństwo na maksa. Tylko teraz król jest zamknięty u siebie w bazie, więc będzie musiał jakoś wyjść, będzie dobijał jakiegoś pylona. Jak myślisz, co się musi przebić? W sumie zastanawiam się, co on będzie dobijał. Chyba tego gatewaya jednego na przodzie. Gatewaya tak... na przodzie będzie dobijał, czy po prostu widzieliśmy gdzieś... nie widzieliśmy robotyki, w związku z tym... czy on za bardzo się nie zamurował przypadkiem? No zobacz, tak to wygląda. Tak, trochę tam, w sumie by musiał zniszczyć dwa budynki, żeby wyjść. Tak, albo robo. No? Albo Robo i Warp Prismy, no bo co innego? No, bo Robo i Warp Prismy. Wygląda to dziwnie. Wygląda to dziwnie. Dana już wraca... mecz jest dziwny. Tak, to jest jeden z dziwnych meczy. Mieliśmy poprzedni, gdzie było odrobinę Rage'a, ale nic się tak naprawdę nie stało, oprócz skrzywdzonego ego. Natomiast tutaj sprawa ma się poważniej. Dana walczy tak. Przed panie, bo chłopaki już walczą, prawda, finale, o stówkę. Tak, to jest ważne powiedzieć, że streamujemy dla was jego list pro cup. Czy choćby był środek nocy, choćbyśmy nie mieli snu i byli po egzaminach i nie dospani i tak dalej, i tak dokończymy to streamować, a zatem trzymajcie się razem z nami mocno stołków, nie odlatujcie nigdzie. Dobra, widzimy, że Dana no za chwilę postanawia, i to jest moment, w którym właśnie król zaczyna zagrać. A, po pylona, tak, przecież możemy warpować tak, zamiast, my tu gadu, wystarczy po prostu warpować staw. I rzeczywiście wyskakują zaloci, którzy po prostu zrobią jesień, średni wieczas z całej bioarmii Dany. No i teraz jak zginie i padnie skubany właśnie... No, ale zaloci tak długo nie pociągną na rocze, niestety. Na rocze długo nie pociągną, ale mogą być non stop dobijani, no to mówisz, masz. Oj. Proszę bardzo. A się narobiło. Oj. No nie wygląda to ciekawie, prawda? Musi bardzo się teraz pocić Dana, żeby obronić ten Dany. Nie chcę powiedzieć pusz, tylko... Co to jest? To jest coś. To jest coś, czego jeszcze nie widzieliśmy, prawda? Dawno przynajmniej nie widzieliśmy. Ale zauważ, jak ciekawy sposób teraz Dana myśli, okej, puszować te turety czy nie? Bo tak naprawdę tam są stalkery, 3 turety. To nie jest coś, na co chcesz puszować, chłopie, nie idź tam! Ale jednak próbuję dobić tą wieżyczkę, puszuję na Hama, ma więcej rołczy, coraz więcej rołczy, tak jest, padają kolejne turety, pada drugi turet, zaraz padną stalkery, okej, udało mu się, bardzo ładnie wymikrował, w sumie wycofywał skrzywdzone jednostki, pcha stalkera, wypcha tureta, bardzo ładnie. No, w końcu się uda, ale bardzo, bardzo późna różnica. Myślę, że dużo pieniędzy musi na to wydać, a nerwów jeszcze więcej, chociaż niby ma 3 ekspansje. Ale zobacz na supply. W supply tak. Dana prowadzi. Tak, Dana prowadzi w supply, to chyba był efekt tych roaches wybudowanych przed chwilą. I na straty, zakładce strat wygląda nie jest najgorzej na świecie, podobnie. Tak. No ale zobacz, wychodzi kolejna ekspedycja królu. Co to jest? Nażem stalki na... sentry? Tak, sentry. Zapominasz dzisiaj sentry, ale nie szkodzi, wybaczam ci. Ale stalkery mają już blinka, bardzo ładna gra, szczerze mówiąc, bardzo ciekawa technologicznie. Mamy force field, ale pytanie, czy tych force fieldów jest wystarczająco na taką masę roachy? Tak jest! Dana przepycha swojego przeciwnika, ale te force fieldy mogły go zaboleć, to chyba mocno go zabolą, szczerze mówiąc. Co więcej, mamy Dark Templary, czego królu nie ma, zapatrzyliśmy się na bazę Dany, tymczasem tutaj mała rewolucja ekonomiczna się szykowała w tle. No i te roacze pchają dalej, ale nie widzą, próbują że przejść i nie wiedzą, przez co mają przejść. Teraz dopiero się zauważyły i dobijanie poprzez blinki, bardzo ładnie. Ale obserwer już tutaj obserwer jest. Się morfuje, tak, ale na razie tylko jeden. No król tutaj sypie niespodziankami z kapelusza, trzeba przyznać. No. Jak nie wyciągnie królika, to zająca, jak nie zająca, to gołą babę. Ale powstał jednak Arkon. Tada! Nie ten kapelusz. I co? I po to ci mówię ten obserwer? Spalę ci go. No podoba mi się bardzo z grania. Król, musisz przyznać, jest totalnie tak pozytywnie chaotyczny. Kreatywny, no, bardzo. Tak, bardzo kreatywny. No i zobacz, Archon przyjął większość damage'u na katę, w związku z czym stalkery w zasadzie nie są w stanie zrobić olbrzymi damage'u. Będzie zaraz padnie będzie jedno z drugim. Chociaż tak. Roachy jest też całkiem sporo.
tak patrząc na to obiektywnie. A zobacz, jak wycofał te, które były obite. Tak, Blinkiem jest, bardzo znowu ładny Blink. No niestety zginęło Sendry, ale Blink cały czas... Ale 20 Zerglingów już w drodze, przed tym niestety królu się nie wybroni. Oj! Jednak nie, jednak się wybronił. Jednak się wybronił. Chodzi presja, psychicznie, tak jest. Mind tricks. Natomiast this is not the game you will win. Tak. Jedi tricks don't work on you. Jedi tricks don't work on me. Tak jest. Natomiast to była ciekawa gra, muszę wam powiedzieć, i mamy już Invite'a do kolejnego. Zwróć uwagę, że Dana przecież jest psychicznie uszkodzony przez ten mecz z Zazu. W sumie tak, Zazu, bo Dana z Zazu tak się mocno cisnęli, tam mieli chłopaki takie kozackie długie gry, ale słyszymy już odliczanie w tle do kolejnej gry, nie odchodźcie nigdzie, wracamy zaraz, tylko przerwiemy nagranie, żeby dla YouTubianów też móc coś rzucić. Aha, jeśli nas jeszcze nie subskrybujecie, to po lewo macie dokładnie tam, gdzie Czarek pokazuje, idealny link, możecie go połaskotać, przynajmniej Czarek może połaskotać tego linka, dobra. Precz od moich linków. Możecie wejść na youtube.com/jegłem, subskrybnąć nas i pokazać wam, że podobają wam się takie turnieje, ponieważ przyzwyczajajcie się, będzie ich coraz więcej. Będzie lepiej.